A uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, a uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony. I przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach: jak może szatan szatana wypędzać? Jeśli by królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. A jeśli by dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. I jeśli by szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to jest jego koniec. Ewangelia według Marka, 3 rozdział, 22 do 26 wersetu. Możemy z tego wyciągnąć niektóre spostrzeżenia i tak zebrać krótkie myśli z Ewangelii według Marka. Widzimy tutaj taką sytuację, że krewni Pana Jezusa usłyszeli, jak bardzo był teraz oddany ludziom i zupełnie się przy tym nie oszczędzał. Uznali, że stracił rozum. I dlatego chcieli go pochwycić i zabrać. Już samo to niezrozumienie ze strony krewnych musiało głęboko dotknąć Pana Jezusa. Niemniej to, co nastąpiło później, było jeszcze boleśniejsze pod względem niegodziwości. Otóż władcy ludu, nie mogąc zaprzeczyć miłosiernemu, cudownemu działaniu Pana Jezusa, próbowali oczernić go w najgorszy sposób. Przypisali diabłu moc, z jaką Pan Jezus wypędza demony i uzdrawia, a nie Bogu. W wielu sytuacjach Pan Jezus milczał, gdy mówiono o nim w lekceważący sposób. Jednakże nie mógł pozwolić, by to straszne bluźnierstwo pozostało bez reakcji. Wezwał uczonych w piśmie do siebie i najpierw przedstawił im dwie krótkie przypowieści, których jasno dał im do zrozumienia, że ich ocena nie jest właściwa, że ich ocena jest nie do przyjęcia. Jakże absurdalne jest twierdzenie, że szatan sam siebie miałby wypędzać. Nonsens. Gdyby bowiem jakieś królestwo popadło w wojnę domową, to niechybnie upadnie. W ten sam sposób, jeśli małżeństwa lub rodziny są w ciągłym konflikcie, ich rozpad jest nieunikniony. Niestety, przykładów takich sytuacji jest dziś więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Tak więc, szatan zniszczyłby swoje własne panowanie, gdyby działał przeciwko swoim sługom. Niedorzeczne bluźnierstwo nie miało żadnego uzasadnienia. Pan Jezus mógł działać tylko w mocy Boga i tak dokładnie się to odbywało. Gdyż jest Bogiem Synem. Tak nas uczy Słowo Boże. Nie było nigdy w historii czasu, kiedy Pan Jezus nie był Synem, gdyż jeśli ktoś nie ma Syna, nie ma też i Ojca, a kto ma Syna, ma też i Ojca. Tak Słowo Boże mówi. A ty czy jesteś jak ci faryzeusze? Czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, czy właśnie tak jak oni nie wierzysz? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.